Witam serdecznie po pierwsze. Mam nadzieję, że wiernych kibiców, którzy będą mocno wspierać Podbeskidzie już w najbliższym meczu w niedzielę, to na dzień dobry. A po drugie, cele się zawsze wyznacza i najczęściej są to wyznaczone cele przez pracodawców. I gdzieś te cele w Podbeskidziu nie trzeba mówić, jakie są, ale zawsze są najwyższe. I mamy tego pełną świadomość. Natomiast my, chcąc dać sobie szansę osiągania wysokich celów, skupiamy się na budowaniu jakości gry zespołu poprzez zdrową, uczciwą, solidną rywalizację. To jest widoczne. Prosty przykład ostatniego sparingu z Wisłą Kraków, gdzie ktoś powie podstawowy skład, który był testowany pod kątem Arki Gdynia, wychodzi w pierwszej połowie, a później zmiany, które robią różnicę i wygrywają mecz. A więc widać dobro w postaci sportowej rywalizacji i najtrudniejszym momentem nie będzie wygranie meczu, a utrzymanie dyscypliny sztabu, zespołu, wszystkich ludzi związanych z drużyną, aby ta uczciwa, dobrze oceniona rywalizacja dawała efekt w postaci: ty grasz dzisiaj w pierwszym składzie, bo na to zasłużyłeś. To jest nasze motto, które nam przyświeca i dzięki temu chcemy osiągać sukcesy. Generalnie, no, można powiedzieć, że godzinę temu jeszcze wszystko było ok. No, dziś jesteśmy po treningu dosyć ciężkim i tam drobne urazy się pojawiły. Najtrudniej chyba jest z Frelkiem, który niestety, ale gdzieś tam chyba będzie uraz kostki taki ciut poważniejszy, ale to dopiero po diagnozie lekarza. Na pewno zszedł z treningu, nie dokończył, go obolały. I jeszcze gdzieś tak, no, wczoraj Biliński poczuł coś w plecach, więc oszczędzamy go, żeby nic się nie wydarzyło. To z takich, bym powiedział, poważniejszych rzeczy. A drobne urazy się zawsze zdarzają. Zawodnicy muszą być odporni na ból, więc mogę powiedzieć, że nic takiego, co by nam nie pozwoliło z danych osób skorzystać na dzień dzisiejszy, nie ma, co świadczy o tym, że staramy się poprzez ciężki trening, ale dbać o prewencję, o to, żeby zawodnik był przygotowany do zajęć, zregenerowany po nim, żeby po prostu był zawodowcem, który wie, jak dbać o swoje zdrowie. Ja powiem tak, kiedyś za moich czasów piłkarskich, że tak powiem, okres przygotowawczy trwał w zimie, od jak się skończyła liga w połowie listopada, graliśmy gdzieś tam na poziomie marca, kilka miesięcy się nie grało w piłkę. Straszne to było, dlatego tak Zachód nam uciekł. Dzisiaj te okresy przygotowawcze są coraz krótsze i bardzo dobrze, zawodnicy są od tego, żeby grać, bo po to trenują. I ten krótki okres przygotowawczy czasami spędza sens powiek, bo jak wchodzą nowi zawodnicy do zespołu, kiedy się wdrażają. Ja przypomnę, że nam wracało z kadr aż 6 zawodników i musieliśmy ich indywidualnie wdrażać do zajęć. Nie wszyscy uczestniczyli w obozie, nie wszyscy przeszli cały okres przygotowawczy, a więc ta indywidualna praca nad każdym z nim trwa, ale to nie zmienia faktu, że myślę, że przepracowaliśmy dosyć uczciwie te wszystkie dni. Może nie było ich za dużo, ale ten taki sznyt zespołu jest i mam nadzieję, że w każdym kolejnym meczu będzie widać też zgrywalność zawodników, bo mamy jakiś kręgosłup, który funkcjonuje ze sobą dłuższy okres czasu, plus zawodnicy nowi, plus ci, co powracali. Myślę, że to się będzie w naturalny sposób szlifowało. Widać to na treningu i to bardzo cieszy. Lepsi trenerzy od nas, fachowcy z wyższych lig, mówią: tyle jesteś wart, ile twój ostatni mecz. A więc trzymajmy się twardo tego. Mecz z Arką Gdynia jest, można powiedzieć, pierwszym przetarciem w lidze, ale tak naprawdę jest egzaminem, który trzeba zdać. Na studiach można znać wszystkie egzaminy, a jednego nie i nie kończy się roku. Można wziąć, oczywiście zapłacić za to i wziąć warunkowy, ale w lidze tego nie ma. Tu jesteśmy na totalnym egzaminie w każdym meczu. Ja przypomnę, dojdą za chwilę puchary, więc tych meczy będzie dosyć dużo, więc musimy starać się być przygotowani optymalnie do każdego. I Arka Gdynia jest tym pierwszym meczem. Mamy świadomość odpowiedzialności za to wszystko, co robimy i mamy też świadomość, że patrząc przez pryzmat gier kontrolnych, no tutaj jesteśmy traktowani jako zespół, który jest przygotowany do ligi. No, zweryfikuje nas liga, mamy tego pełną świadomość, a już na pewno Arka Gdynia, więc traktujemy go bardzo poważnie, ten mecz, jak i każdy następny.
Mamy wiele pomysłów na ustawienie zespołu w różnych sytuacjach, po to pracujemy i takie optymalne zestawienia staramy się już przygotować, planować pewne rzeczy. Choć piłka jest tak nieprzewidywalna, że planowanie nie zawsze się sprawdza, ale pomysłów kilka jest, i między innymi szukanie ustawień, rozwiązań. Ja bardzo się cieszę, że Wełna dał zdrowy sygnał. To jest jego dobry okres przygotowawczy. To jest zawodnik, który ma charakter, ma to zacięcie w treningu i w dążeniu do strzelania bramki. Ale tak jak mówię, no, pewną hierarchię wartości, pewną hierarchię przydatności zawodników ustawiamy. I teraz w tej hierarchii, jeżeli udowadniasz, że każdy kolejny trening, każda kolejna minuta rozegrana w meczu mistrzowskim, twój wkład w to wszystko jest jednoznaczny i dajesz jasne, określone sygnały, że to jest ten moment, że ty zasługujesz na tą grę w pierwszym składzie, wtedy my bez względu na nazwisko bierzemy to pod uwagę. U nas nie ma zawodników A, klasy B, klasy C. Wszyscy są równi i rywalizują. Myślę, że to może być siłą zespołu. Nie słyszałem o trenerze albo o klubie, w którym nie chce się mieć jak najlepszych zawodników. Z naturalna kolej rzeczy. Jesteśmy grupą profesjonalną drużyną, która musi szukać optymalnych rozwiązań i jednym z elementów jest nabór, czyli poszukiwanie transferów, które ewidentnie wzmocnią drużynę, ale uszczęśliwianie się na siłę, byle kim, że tak powiem, uszczęśliwianie, nie wiem, kadry 20-paroosobowej kolejną osobą, która będzie do rywalizacji, niekoniecznie mnie to przekonuje. Jeżeli ma to być osoba, obojętnie czy to będzie napastnik, czy jakakolwiek inna pozycja, to musi to być osoba wartościowa, dająca jakość, która podwyższy jakość gry zespołu, ale co najważniejsze, musi być osoba pasująca do koncepcji budowania drużyny. Tutaj myślę, że nie mówię nie. Okno transferowe jest dosyć długie jeszcze. Otwarte ono jest jeszcze do końca sierpnia i tutaj możemy myśleć o tym. Nie wiemy, co się wydarzy. Mamy prosty przykład Bilińskiego, który wczoraj drobny uraz złapał i co, jeżeli nie będzie mógł grać. A więc no, wypadałoby mieć jeszcze jednego napastnika, ale nie wszystko ode mnie zależy. No bo on jest zawodnikiem kochającym piłkę, on chce być pod grą, on jest cały czas w ruchu, on cały czas jest waleczny, rozgrywający tą piłkę, on ma ten atut, umiejętność utrzymania się przy tej piłce, chroni ją dobrze i potrafi w odpowiednim momencie zmienić tempo gry, a więc stąd się jakby bierze ta próba poszukiwania w nim tej takiej szóstki kreatywnej, która nie tylko broni, ale również i rozgrywa. Udowodnił to w wielu spotkaniach sparingowych. Myślę, że radzi sobie tam bardzo dobrze. Można powiedzieć, że w meczu z Wisłą pokazał wiele atutów, ale też drobne mankamenty, które się zdarzyły. Ale to też jest po to, żeby wyciągać z tego wnioski i móc go doskonalić. Ja go traktuję jako bardzo inteligentnego piłkarza, bo on szybko przyjmuje uwagi, on generalnie wyciąga wnioski z pewnych zagrań. Jest też kreatywny w rozmowie na tematy taktyczne. Bardzo, bardzo sobie cenię, nie tylko jego, bo takich piłkarzy mamy dużo więcej, którzy chcą rozmawiać, chcą polemizować, chcą swoje spostrzeżenia z boiska przekazywać. Stali się jako grupa, można powiedzieć, jeszcze jednym trenerem w kadrze, z dobrym feedbackiem, jeżeli chodzi o takie informacje taktyczne w rozegraniu piłki w ofensywie, w defensywie, więc mamy wspólny jakiś język. Zobaczymy, czy to się przeniesie na wyniki sportowe, bo tylko z tego nas rozliczają. W jego wieku, tak naprawdę z jego doświadczeniem, można na każdym etapie już czekać na niego. Nieprzypadkowo wpuściliśmy go w meczu z Wisłą, więc na pewno liczymy na niego jak najszybciej się da, ale nie jestem w stanie fizyczności po tak długiej przerwie określić Jodły, który na pewno jest jednym z tytanów pracy i wzorem do naśladowania na zajęciach. Proszę mi wierzyć,
życzyłby sobie każdy ten mieć tylko takich piłkarzy na treningu. Naprawdę mordercza praca jego i uwielbia trening indywidualny, dostaje taki, chce popracować. Czasami woli jakąś słabszą grę kontrolną, uzupełniający trening, woli treningiem indywidualnym zastąpić. Czyli zależy mu na tym takim skrajnym zmęczeniu, chce pracować. Ja myślę, że szybko dojdzie i choćby sama jego obecność w szatni robi różnicę. Więc na ten moment rolę, którą ma wypełniać, wypełnia w 100%. Mam nadzieję, że na boisku za chwilę też pomoże. Dzisiaj mamy Berniego Prenarda, zawodnika, który no, nikt by nie liczył na to, że chłopak wraca z wypożyczenia do czwartej ligi, do swojego klubu, że zrobi może nie furorę, ale pokazuje, że można. Jego predyspozycje szybkościowe, jego umiejętność operowania lewą, prawą nogą dają do myślenia w meczu z Wisłą, gdzie wydawało się, że przy tysiącznej publiczności, przy takim przeciwniku na głównej płycie może czegoś zabraknąć w nim. On podjął wyzwanie, udowadnia, że chce grać. Drzwi są otwarte dla każdego młodego piłkarza, a proszę spojrzeć, że szukamy ich wśród swoich zawodników, wychowanków i ludzi, którzy gdzieś pracują na poziomie w tej chwili może rezerw, bo tam ta nasza wybitna młodzież, najstarsza, funkcjonuje. Jest Wilman, który też zgłosił akces, chce biegać, walczyć, też chce pokazać coś podobnego. Mamy jeszcze Bartka Bieruńskiego, który ma 16 lat i tak naprawdę on też daje sygnały, też ten w pierwszym zespole, też zaczyna coś dobrego robić. No więc tych młodych chłopaków jest bardzo dużo. Bardzo często zapraszamy chłopaków z drużyn młodzieżowych na trening pierwszego zespołu. Chociażby dzisiaj była kolejna trójka, mogła przekazać. My też się zgłaszamy, więc tu są cały czas drzwi otwarte, bo po co szukać na zewnątrz, jak można znaleźć w środku. Tym bardziej, że widzę taki symptom odgórny, czyli poszukiwanie tych talentów w regionie, ściąganie ich do rezerw. Ja tylko przypomnę, że w niedzielę graliśmy taką grę wewnętrzną, zespół rezerw z zespołem, z tymi zawodnikami, którzy mieli mniej minut rozegranych albo w ogóle nie grali w meczu z Wisłą Kraków, co powoduje, że my się poznajemy, my widzimy też jakość tych chłopaków, a więc no, myślę, że to jest naturalna kolej rzeczy. Ale to wszystko, to jest proces, to są młodzi ludzie i tylko ci najlepsi tak naprawdę w perspektywie czasu, którzy się przebiją, mają szansę podjąć grę w pierwszym zespole, ale chociażby poszukiwanie rozwiązań w postaci wypożyczenia zawodnika młodego do innego klubu, do klasy rozgrywkowej wyższej, nie w czwartoligowych rezerwach, ale na przykład w trzeciej lidze i tam ogra się troszeczkę, wraca, sprawdzamy, oglądamy. Ci zawodnicy wszyscy są monitorowani, więc to nie jest tak, że ktoś się nie przebił po zakończeniu wieku juniora do pierwszego zespołu, jego kariera legnie w gruzach. Nie, właśnie, że nie. Właśnie, że ta umiejętność prowadzenia tych chłopaków w odpowiedni sposób powoduje, że w perspektywie czasu może się okazać, że nie trzeba będzie szukać młodzieżowców, bo tak jak to ładnie powiedział trener rezerw, ja będę się starał co roku dać przynajmniej jednego młodzieżowca do pierwszego zespołu. To jest przecudna deklaracja i jak tak to ułożymy, to Podbeski idzie w wielu momentach, nie będzie miał jakiegoś większego problemu chociażby z tą pozycją tego młodzieżowca, a co za tym idzie z piłkarzem, który potem nie będzie tylko miał pozycji młodzieżowca, ale przebije się jako już senior do gry w tym pierwszym zespole, oby w jak najwyższej klasie rozgrywkowej. I to ogromne. To ogromne, bo to, co powiedziałem przed chwilką, ta rywalizacja zdrowa powoduje jakby świadomość zawodników o tym, ile musi pracy włożyć, żeby grać. Bo łatwo się buduje atmosferę w zespole na zwycięstwach. Ale to często jest rzecz krucha. Zespół buduje się w momencie, w którym radzi sobie z porażką, który potrafi się szybko podnieść. Ja przypomnę poprzednią rundę, gdzie tyle niewygranych meczy powoduje frustrację zawodników, powoduje grupowanie się, powoduje opozycję. To są rzeczy naturalne. I teraz cała filozofia polega na tym, żeby prewencyjnie starać się tak budować atmosferę w zespole, aby w tych trudnych momentach tworzyć team, który potrafi wyjść z tego jak najszybciej. Tylko takie zespoły osiągają coś konkretnego. Bo nie słyszałem o zespole, który nie miał kryzysu, który meczu nie przegrał, który nie radził sobie w różnych momentach, są kontuzje, są różne rzeczy się dzieją i w tym momencie te wsparcie jest bardzo istotne zawodników między sobą i czekanie na swoją szansę, żeby tym zespołowi pomóc. Ale wrócę do pierwszego pytania i do pierwszej informacji. Zdrowe traktowanie wszystkich. Na zdrowych zasadach, wypracowanie tego modelu, to jest najtrudniejsza rzecz.
Bo wygrać mecz można zawsze, przypadkowo, fartem. Może po prostu złapaliśmy się na dobrą formę w danym dniu. Ale wygrywanie seriami meczy, utrzymanie formy sportowej, szybkie wychodzenie z dołka i tak dalej, to jest drużyna wtedy dużo silniejsza przez duże D. To jest ten team. I tutaj widzę bardzo duży postęp, choć takim pierwszym przetarciem, czy aby to jest pewne, bo jesteśmy w okresie przygotowawczym, będzie liga. Tam tak naprawdę wyjdzie to wszystko za i przeciw i trzeba będzie dalej tam to korygować, szlifować, doskonalić, aby nie zabić tego. Jest jedna rzecz, którą podkreślę i to kibice mogą mnie z tego rozliczyć. To jest rzecz, która jeżeli znajdę jedną osobę, czarną owcę, która będzie psuła tą atmosferę, nie będę się litował, będę twardo stał na stanowisku opieki nad zespołem, bo on jest najważniejszy. Trzeba też podkreślić po pięknej akcji, więc to było to coś, co się trenuje. Ta akcja to nie był przypadek, tak próbujemy grać, tak próbujemy ćwiczyć i doskonalić się. Oczywiście, że to cieszy. Natomiast ja przypomnę, w tym meczu żeśmy dwa razy przegrywali. I po 2-1 taka bramka do szatni, która zabija zespół. W drugiej połowie było to widać, że początek tej drugiej połowy był przeciętny, a wręcz powiedział słaby. Ale zmiennicy, o to, co nam tym nam zależy. Dali tą różnicę, strzeli te bramki, zrobili trochę widowiska, było fajnie, kolorowo, ciekawie. No i wygraliśmy mecz. To jest chyba po raz pierwszy od niepamiętnych czasów, że zespół się podnosi dwa razy po porażce, gdzie w lidze tego po prostu nie było. I to są takie sygnały, symptomy, że zespół zaczyna się budować. Ale tu jeszcze bym o jedną rzecz prosił, że słowa są słowami, sparing sparingiem. Mogą być trudne momenty w meczu ligowym i tu liczę na kibiców, że będą szczególnie u siebie, będą tym 12 zawodnikiem i w trudnych momentach nas wesprą. Będziemy za to też wdzięczni, bo jak nie dla swojej drużyny kibicować i wspierać ją. O to prosimy. Dziękuję. Ja również.